Znajdujemy się na terenie szkoły w Starzynie. Proszę mi powiedzieć, to pierwszy festiwal piosenki patriotycznej. Pierwszy w szkole festiwal piosenki patriotycznej. Koniecki i Harcerski. Skąd pomysł? W zeszłym roku podczas Akademii bardzo wzruszyłam się, jak zawsze, słuchając tych wszystkich piosenek harcerskich, żołnierskich, legionowych, które zostały ostatnio nieco zapomniane, zaburzone. Młodzież ich w ogóle nie znała. Dlatego postanowiłam, że w przyszłym roku ta formuła 11 listopada będzie wyglądała troszeczkę inaczej. I myślę, że pomysł się spodobał. Dyrekcja jest bardzo przychylna, zaakceptowała go. Mogę liczyć na pomoc nauczycieli. Chociaż muszę powiedzieć, że denerwowałam się trochę, jak to się sprawdzi. Niektóre, jak tutaj Państwo widzą, występy są troszeczkę słabsze, ale niektóre naprawdę zasługują na uwagę. Jak młodzież to odbiera? Czy są chętni do przygotowywania? Bo dzisiaj widzimy nie tylko śpiew, ale i scenki, różne inne elementy patriotyczne. Młodzież jest bardzo, bardzo chętna. Jak tutaj Państwo widzieli, moje wspaniałe stroje, wspaniałe aranżacje, okienta, które występują. Pełne mundury, karabiny, naprawdę będą różne inne jeszcze scenki za chwilę. I myślę, że to się sprawdziło, młodzieży też się podoba. To jest taka inna forma zaangażowania młodzieży. Tak, ja jestem również nauczycielką historii języka polskiego. Mamy tutaj swoją własną izbę regionalną, która ma ponad około 1000 eksponatów. To jest bardzo duże szkolne muzeum. Oni lubią lekcje historii troszeczkę inaczej. I dzisiejszy dzień, to jego zamysł był taki, że to ma być również lekcja historii, żeby nie tylko usłyszeli swój śpiew, swoich kolegów, ale również, żeby dowiedzieli się troszeczkę o twórcach tych piosenek, z jakim okresem one były związane. Po prostu, żeby to była piękna, dłuższa, w nieco innym wydaniu lekcja historii. Dziewczyno w kanapie w ręce, dziewczyno w zielonej skince. Warszawa się broni, brat, 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 powoli.
tematyka patriotyczna ciągle jest aktualna w teraźniejszej historii, ponieważ kręcone są nowe filmy, które poruszają tę tematykę. Wystarczy wspomnieć, że powstaje film pod tytułem Kamerdyner w reżyserii Bugajskiego, który upamiętniać będzie mord w Piaśnickim. Nie wspominając już o Katyniu Andrzeja Wajdy, czy o powstaniu warszawskim, czy mieście 44. I teraz przed nami, wracając do festiwalu, klasa pierwsza C wykona utwór pod tytułem Szare Szeregi. Ziemi tej, za którą swe życie dał.